trwa rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim. Placówka mieści się przy ulicy Kolejowej 46. Na co dzień uczęszcza do niej 130 uczniów i około 100 przedszkolaków. W ramach rozbudowy powstanie m.in. 7 nowych sal dydaktycznych i blok sportowy. Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły odbyło się 14 czerwca. Budowa szkoły rozpoczęła się w styczniu. W tej chwili prace są już coraz bardziej zaawansowane. Panowie już wychodzą z tego miejsca, gdzie ziemia przykrywa fundamenty. No i myślę, że w tym najbliższym czasie, szczególnie po wakacyjnym, kiedy nie będzie uczniów w szkole, naprawdę te mury na tyle wzrosną, że wracając po wakacjach będziemy widzieli już spory efekt ich pracy. Ważnym i bardzo potrzebnym elementem tej rozbudowy jest blok sportowy, w ramach którego powstanie nowa sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym. Z kolei nowe sale dydaktyczne pomieszczą pracownię fizyczną, języka obcego i chemii. Tak, żeby dzieci miały te warunki zapewnione, tak jak na obecnym poziomie powinno to odbywać się. Plus jeszcze to, co jest też naszą bolączką w tej chwili, gabinety dla psychologa, dla pedagoga, dla logopedy, żeby każdy z tych specjalistów miał swoje pomieszczenie, gdzie może realizować swoje zajęcia, plus spotykać się też z rodzicami, rozmawiać. W ramach tej inwestycji dotychczasowy budynek placówki również zostanie wyremontowany. Tak naprawdę od kilku lat rozbudowujemy tą bazę szkolno-przedszkolną w gminie Kobierzyce i przyszedł czas na Pustków Żurawski. Już widzimy te efekty, chociaż budowa nie jest łatwa, bo tutaj mamy do czynienia z istniejącym obiektem, wobec tego dzisiaj tego jeszcze może nie widać, ale ten obiekt będzie musiał być połączony. Część tego obiektu starego musi być zburzona i na tym miejscu powstanie dwukondygnacyjny obiekt, wobec tego to wszystko trzeba połączyć, a to w związku z tym, że tutaj dzieciaki się uczą na co dzień, no wymaga jednak pewnego rodzaju reżimu pracy w okresach wakacyjnych na przykład. Możemy być dumni dzisiaj, że radni podjęli taką decyzję. Ja jestem organem wykonawczym, więc wykonuję decyzję rady. Podjęli taką decyzję, że jednak tą szkołę będziemy budować, rozbudowywać i to ma już służyć faktycznie naszym mieszkańcom. Dziękuję Wam bardzo tutaj za to głosowanie właśnie w sprawie tej szkoły na tak i myślę, że to była bardzo dobra decyzja, którą podjęła cała Rada Gminy Kobierzyce. Rozbudowa ma znaczenie również dla mieszkańców sąsiednich miejscowości, takich jak Bąki, Owsianka i Solna. Koszt tej inwestycji to ponad 28 milionów złotych. Nina Jędrzejczyk, Echo 24.